Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Tak mówią Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 26 werset. Co wyróżnia chrześcijanina? Chrześcijanie, tak jak Słowo Boże ich opisuje, są uczniami Pana Jezusa Chrystusa, co oznacza, że naśladują Go i odzwierciedlają Jego zasadnicze cechy. Chrześcijanin to ktoś, kto dokonał radykalnej zmiany w swoim życiu. Dawniej prowadził życie bez Boga według własnych zamysłów. Teraz, odkąd zna Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana, chce słuchać Jego głosu i za Nim podążać. Tak poucza nas m.in. Efezjan, 2 rozdział od 1 do 13 wersetu oraz Jan, 10 rozdział, 27 werset. Chrześcijanin otrzymał przebaczenie swoich grzechów, tak mówi Efezjan, 1 rozdział, 17 werset. 7 werset, przepraszam, 7 werset. Chrześcijanin dzięki Biblii wie, że przez wiarę w śmierć Jezusa Chrystusa jest oczyszczony przed Bogiem i ma w Nim pokój. W Chrystusie ma pokój. Tak mówi list do Rzymian, 3 rozdział, 24 werset do 26 wersetu włącznie oraz 5 rozdział, 1 werset. Chrześcijanin ma świadomość, że narodził się na nowo oraz przeszedł ze śmierci do życia. Ma zapewnione życie wieczne. Tak mówi Jana Ewangelia, 3 rozdział, 17 werset oraz 5 rozdział, 24 werset. Chrześcijanin czeka z niecierpliwością na wieczną chwałę Bożą. Jest też chrześcijanin pewny, że nie ma dla niego potępienia, bo tak mówi list do Rzymian, 5 rozdział, 2 werset i 8 rozdział, 1 werset. Chrześcijanin jest dzieckiem i dzieckiem Bożym. Kiedyś będzie dzielić niebiańskie bogactwa z Chrystusem. Tak mówi przecież Rzymian, 8 rozdział, 15 do 17 wersetu. Chrześcijanin otrzymał Ducha Świętego jako pieczęć i gwarancję swojego wiecznego zbawienia, bo tak poucza go 2 Koryntian, 1 rozdział, 22 werset. Myślę, że już zauważyłeś, że bycie chrześcijaninem to rzecz, która jest cały czas obecna w codziennym życiu. Można ją otrzymać tylko przez otwarcie serca dla Słowa Bożego i dzieła Krzyża Pana Jezusa.